Cześć, witajcie z tej strony Łask Team. Jak pamiętacie, to był samiec madagaskarowy. Został sprzedany. Tu tylko została samica barana francuskiego szarego. No i tu w tej komorze była barana francuskiego madagaskarowego srokacz. Została przeniesiona, zaraz pójdziemy do niej. Została tutaj dana, bo ona 22 grudnia będzie się kocić. A z tej klatki tą samicę barana francuskiego szarego została też dzisiaj sprzedana. No i tutaj jest tak jak było, samiczka barana francuskiego madagaskarowego sroka. Samiec tak samo jest tutaj. Się nic nie zmieniło. Jakby ktoś chciał, był zainteresowany, trzy samczyki i jedna samiczka. Jedna samiczka jest madagaskarowy, no i reszta jest samce. Są, jakby ktoś chciał, na sprzedanie. Cena to za nie, nie wiem jeszcze ile, a na pewno byśmy się dogadali. No i ta samiczka też będzie sprzedana. Oczywiście, bo zostałem tylko to dwie barany francuskiego szarego są do zlikwidowania. No i zostawiam tylko sobie dwie samiczki barana madagaskarowego srokacz. I samca chce tego w najbliższym czasie zlikwidować tego samca. Albo żywego sprzedać, albo no po prostu na mięso, no bo będę chciała go zlikwidować. No i jutro wam nagram odcinek z nowych nabytków. To na pewno będą króliki, ale na razie nie będę zdradzać jaka rasa, no bo chcę wam nagrać jutro odcinek. Bo dzisiaj miałam jechać, ale jednak pan się nie wyrobi, żeby wrócić do domu o 14, no to więc jutro pojadę po te nowe nabytki. Na pewno będą albo dwie sztuki, albo trzy. Jeszcze zobaczę. No i dobra, będę kończyć. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.